Turcja to naprawdę fascynujące miejsce z długą historią. Na terenie tego kraju co jakiś czas znajdowane są przedziwne odkrycia, które zdają się dawać więcej pytań niż odpowiedzi. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich wyjątkowych znalezisk. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie polubić film i włączyć powiadomienia, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W ten sposób będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Podziemne miasto Derin Kuyu. Odkrycie tego starożytnego podziemnego miasta na terenie Turcji zaszokowało naukowców. Okazało się, że nie tylko całe podziemne miasto skrywa się tam pod powierzchnią, ale ma też ono aż 18 pięter głębokości. Co ciekawe, miejsce to zostało znalezione przez przypadek, gdy pewien mężczyzna rozpoczął remont domu. Pewien Turek przypadkowo zburzył ścianę w swojej piwnicy. Odkrył tam nieznany mu wcześniej pokój. Na tym się jednak nie skończyło. Pokój zaprowadził go do podziemnego tunelu, który był połączony z całym starożytnym miastem. Derin Kuyu, czyli to, jak historycznie nazywało się to miasto w czasach swojej świetności, zamieszkiwało około 20 tysięcy osób. Ludzie żyli tam, będąc 85 metrów pod ziemią. Uważa się, że miasto to rozpoczęło swoją działalność od około 780 do 1180 roku naszej ery. Na samym dole można było znaleźć wiele rzeczy codziennego użytku, jak i miejsc, które znamy do dziś. Między innymi można tam było wyróżnić kuchnie, kościoły, szkoły oraz cmentarze. Ale dlaczego w ogóle to miasto zostało wybudowane pod ziemią? Niektórzy eksperci uważają, że ludzie przenieśli się tam, aby chronić się przed szalejącymi wojnami. Trzeba przyznać, że i dzisiaj takie miejsca znalazłyby sporo chętnych. Muzeum włosów. Możliwe, że byliście kiedyś w jakimś muzeum i to wielokrotnie. Zwykle jednak słowo muzeum kojarzy nam się z jakimiś historycznymi artefaktami i wystawami sztuki. Muzea mają na celu pokazanie najbardziej fascynujących rzeczy z różnych życiowych dziedzin. Z kolei to wyjątkowe muzeum nieco przesuwa granice tego, co może być publicznie wystawiane i pokazywane. Jest to muzeum, w którym prezentowane są włosy. To dość dziwne miejsce można znaleźć tylko w Turcji. Nosi ona nazwę Kapadocja i panuje tam niesamowity klimat. Każda obecna tam powierzchnia z wyłączeniem podłóg jest pokryta różnymi artefaktami z włosów. Obok tych włosowych pamiątek znajdują się notatki, które opisują, do kogo one należały. Można tam znaleźć również zdjęcia ich właścicieli. Cały pomysł na włosowe muzeum wziął się z dość przykrej sytuacji. Pewien turecki garncarz stracił w wypadku swojego przyjaciela i na pamiątkę po nim zachował sobie kępkę jego włosów. To zrodziło w nim pomysł na proszenie każdego przychodzącego do niego klienta o obcięcie i zachowanie jego kosmyka. Jak pewnie się domyślacie, przez te wszystkie lata uzbierał naprawdę pokaźną kolekcję. Muzeum istnieje już od 38 lat i można w nim oglądać różne rodzaje włosów o różnej fakturze. Cudowny jogin. Czy chcielibyście dożyć wieku 130 lat? Ten mężczyzna, który z zawodu jest joginem, twierdzi, że jest to możliwe i sam ma taki właśnie plan. Ma on obecnie 95 lat i jest w świetnej formie. Mężczyzna zwie się Kazim i jest joginem z Turcji, który wierzy, że w zasadzie wszystko zależy od naszego zdrowia psychicznego, siły umysłu i ćwiczeń jogi. Kazim twierdzi, że dożył wieku 95 lat właśnie dzięki rozwiązaniom z zakresu jogi i odpowiedniej diecie. Zaczął zdrowo żyć i się odżywiać, gdy skończył 41 lat. To właśnie wtedy doznał uszkodzenia kręgosłupa i został sparaliżowany od pasa w dół. Wszyscy mówili mu, że już nigdy nie będzie chodził.
Ten jednak udowodnił, że się nie podda. Kazim twierdzi, że sam się wyleczył z paraliżu. Gdy już na nowo nauczył się chodzić, zaczął jeszcze bardziej eksperymentować i zgłębiać tajniki jogi. Przeprowadził na sobie różne 63 eksperymenty i sam wymyślił wiele pozycji, które znacznie polepszyły jego komfort życia. Ciekawe, czy faktycznie uda mu się dożyć tych 130 lat. Miasto kościołów. Czy słyszeliście kiedyś o tym zaginionym i zapomnianym przez świat mieście kościołów? Rzekomo jest to pewne starożytne miasto duchów, które jest również nazywane miastem 1001 kościoła. Jest to średniowieczne, ormiańskie miasto w Turcji, położone nad brzegiem rzeki, a jego istnienie sięga 3000 roku przed naszą erą. W 2016 roku miejsce to zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To, co czyni to miejsce tak wyjątkowym, to oczywiście liczba świątyń, w jaką ono obfituje. Co ciekawe, świątynie są mieszanką zarówno muzułmańskiej, jak i chrześcijańskiej religii. Wszystko dlatego, że przez długi okres miasto kontrolowali ormiańscy władcy. Obecnie nie ma tam jednak 1001 kościołów, jak może sugerować to nazwa tego miejsca. Oficjalnie znajduje się tam przynajmniej 40 miejsc kultu. To mimo wszystko wciąż duża liczba, jak na tak niewielki obszar. Płonąca góra. Czy słyszeliście kiedyś o Płonącej Górze? Jak się okazuje, takie miejsce naprawdę istnieje i nie jest to jakiś aktywny wulkan. Te płomienie palą się nieustannie od ponad 2,5 tysiąca lat. Kiedy wejdzie się na tę płytę skalną, można zobaczyć jasno-pomarańczowe płomienie, które wydobywają się spod skał. Dla wielu może to być dość upiorny widok, przypominający jakieś wejście do piekła. Z daleka góra ta wygląda zupełnie normalnie. Dopiero gdy wejdzie się na sam szczyt, można zobaczyć, że charakteryzuje się czymś zupełnie unikalnym. W szczelinach skał jest naprawdę gorąco. Płomienie, które płoną tam od ponad 2,5 tysiąca lat, są napędzane metanem wydostającym się przez otwory. Z biegiem lat zastosowanie tego wiecznego ognia mocno się zmieniło. Krążą pogłoski, że w przeszłości żeglarze wykorzystywali tę górę jako punkt orientacyjny. Było to coś w rodzaju naturalnej latarni morskiej. Dzisiaj ludzie korzystają z płomieni głównie do podgrzewania pianek marshmallow lub smażenia kiełbasek. Jest to prawdziwa atrakcja turystyczna. Z tą górą wiąże się również pewna legenda. Podobno płomienie te zostały rozpalone przez ognistego potwora Chimerę, która pojawiała się w Iliadzie Homera. Bestia ta podobno miała ciało kozy, głowę lwa i ogon węża. Plotka głosi, że potwór często wędruje gdzieś po zboczu góry i zostawia za sobą ognisty ślad. Gigantyczne zapadliska. Nie ma chyba nic gorszego niż jazda samochodem w dużym mieście i najechanie na dziurę w drodze. Gdyby jednak ktoś z Was natrafił na coś takiego, prawdopodobnie czekałby Was długi lot w głąb ziemi. W środkowej Turcji termin dziura drogowa nabiera zupełnie nowego znaczenia. W tym kraju można znaleźć zapadliska wielkości kraterów, które często niespodziewanie pojawiają się również na drogach. Wszystko to z powodu zmian klimatycznych i suszy. Wiele z tych zapadlisk w Turcji jest odkrywanych przez rolników, którzy posiadają ogromne ilości ziemi. Ponieważ ziemia jest tak sucha, dziury tworzą się o wiele szybciej, a także łatwiej je dostrzec. Dziś na równinie Konya znajduje się podobno około 200 takich zapadlisk. Z góry wyglądają, jakby miały szerokość jakiegoś wieżowca. Zjawisko to zaczyna niepokoić wielu ekspertów, ponieważ w ciągu zaledwie jednego roku powstało około 1400 nowych zapadlisk. Zwykle nie są one jednak na tyle duże, aby można je było łatwo zauważyć. Nie brakuje jednak takich o rozmiarach większych niż stadion piłkarski.
Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!